Jesteśmy w Domu Zakonnym, w Siostrzeniec jest Boskiego Mistrza. Jest to pracownia, miejsce pracy, w którym ja pracuję. Zostałam poproszona o uszycie sutanny dla księdza kardynała Grzegorza Rysia, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem i bardzo się cieszę, że miałam przyjemność taką sutannę wykonać. Długość czasu, jaką poświęciłam na uszycie tej sutanny, jest około tygodnia, tak z przerwami. Sutanna jest koloru czerwonego, tak jak widzimy. Jest to czerwień, która symbolizuje krew. Wskazuje to na to, że osoba, która się przyobleka w taki kolor, jest gotowa do oddania życia za Chrystusa, za Kościół. Czyli sam już kolor wskazuje na też na posługę, jaką dana osoba będzie pełniła. Sutanna jest to długa szata z długimi rękawami, z małymi guziczkami, które są obciągnięte materiałem, które są bardzo podobne do jedwabiu. Jest ich w tej sutannie długości 23. Sutanna jest u góry zakończona usztywnianą stójką. Na rękawach jest użyty specjalny materiał, który się nazywa mora. Na wierzch sutanny jest dołączona pelerynka, tak zwany mucet. Całość pelerynki i sutanny jest wykończona sznureczkiem ozdobnym. Są też ozdobne dziurki i wszystko jest w kolorze sutanny. Do kompletu sutanny używa się jeszcze pasa. Pas na wysokości tutaj bioder, osoba duchowna się przepasuje, który symbolizuje zapalone pochodnie i przepasane biodra. Jest to też wyraz jak gdyby służebny. Służebny, osoba gotowa do służby. Kardynał jest to osoba, która jest bezpośrednim współpracownikiem od Ojca Świętego, aż do oddania swojego życia, do przelania krwi za Kościół, za Ojca Świętego. Dlatego kolor właśnie w kolorze czerwieni. Ksiądz kardynał po raz pierwszy ubierze tę sutannę na konsystorz. I to jest strój oficjalny, więc będzie służył do ubioru na bardzo ważne uroczystości oficjalne, ponieważ to jest strój oficjalny. Również strojem zastępczym może być sutanna czarna, która będzie miała wszelkiego rodzaju obszywki właśnie w kolorze czerwonym. I tego stroju już się używa bardziej na takie różne spotkania codzienne. Dla mnie jest to zaszczyt przede wszystkim. Przede wszystkim zaszczyt, że mam udział, bo to jest pewien udział w tym, że mogłam uszyć taką sutannę, którą ksiądz kardynał założy na siebie. Jest to też... My jako zgromadzenie mamy misję kapłańską. Czyli w różny sposób, w różnych aspektach siostry posługują kapłanom. Jednym właśnie z aspektów jest właśnie ta praca, którą wykonuję ja, czyli szyję sutanny dla kapłanów. Sutanna, która nie tylko, że wkładam tu wysiłek fizyczny, ale w nią też jest złożony dar modlitwy. Także ogromnie się cieszę, że mogłam coś takiego zrobić, że ksiądz kardynał będzie w tym chodził, że mogłam włożyć pracę fizyczną, ale też i modlitwę.